doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim, skończyłam etnologię oraz religioznawstwo. Zajmuję się właśnie takim procesualną perspektywą wytwarzania tożsamości lasbieskiej w przestrzeni postprzemysłowej. Trochę będę nawiązywać, myślę, do tego, co mówił mój przedmówca, dr. Rozumiej Poczyński. Myślę, że też jesteśmy w podobnych tematach. Tutaj pan profesor na początku mówił o tym, że jesteśmy gdzieś tam osaczeni takim niejednorodnym środowiskiem, dosyć lotnym, zglobalizowanym i zmiennym. Więc ja w swoim wystąpieniu do tego świata właśnie zaproszę. Może ci taka odrobina swojej perspektywy, o co chodzi z tożsamością postprzemysłową, już trochę będę o tym mówić bardziej teoretycznie, natomiast chciałabym powiedzieć, że po pierwsze, Skarbowola jest moją miejscowością rodzinną, natomiast jest to taka miejscowość rodzinna, w której nie urodzili się ani moje rodzice, ani moje dzieci. Myślę, że nie jestem tutaj takim odosobnionym przypadkiem i faktycznie w temacie tożsamości często zastanawiam się, gdzie ona jest osadzona i jak mam definiować siebie i swoją rodzinę, czy z racji tego, że tutaj mieszkają, mogę już mówić, że jakby jestem dziedzicem pewnego dyskursu, nie wiem, staropopolskiego, lasowiackiego, czy miejscowości, z której pochodzą moje rodzice, czy właśnie osadzać się w innych przestrzeniach. Mając na początku studiów wykładu pana profesora Arkadiusza Kowalskiego z takiego przedmiotu Ludowa wizja świata, pamiętam, że był to wykład, który odbywał się w semestrze zimowym w piątki o godzinie 17 i zawsze była pełna sala. To był fantastyczne spotkanie dotyczące właśnie tego, w jaki sposób, jakie konstrukty możemy znaleźć w takim ludowym postrzeganiu rzeczywistości. Kategoria symboliki, bardzo rozmaite kategoria właśnie przestrzeni, osi świata i tego, w jaki sposób ona wybrzmiewa. Także zaczynając tutaj też współpracę z Miejskim Forum Kultury Stałowej Woli, gdzie dotarłam do źródeł dotyczących właśnie lasowiaków, gdzie właśnie jako studentkę poznawałam to jest tylko Tuli, poznawałam to jest tego Jaja Piotrowskiego, wczytywałam się to i wydawało mi się, że to jest fantastyczne tworzywo, to konstruowanie pewnych wydarzeń, pewnych narracji, takiego kolejnego odkrywania pewnego może zapomnianego moim zdaniem wtedy dziedzictwa. Zaczęłam na różne sposoby się tym zajmować i w końcu musiał nastać ten moment właśnie, o którym wysłuchiwaliśmy, czyli takie emocjonalne i negatywne postrzeganie dziedzictwa lasowieckiego, postrzegania lasowiaków jako takich nie do końca dobrze przyjmowanych przez niektórych. Jest to bardzo zróżnicowane, ale też mocno nacechowane emocjonalnie pojęcie. I myślę, że to jest właśnie takim tematem moich badań. Jeśli ktoś nie chce mówić o lasowiakach, dlaczego? Jeśli ktoś chce mówić o lasowiakach, jeśli ktoś chce mówić o sobie, tak jak mówiliśmy o lasowiacy, jako jedna z mniejszych grup etnograficznych sama siebie tak nazwała, jeśli to jest w jakiś sposób aktualne, to dlaczego, co jest konkretnie poszukiwane w takim właśnie rozumieniu, rozumieniu swojej tradycji. Może jeszcze proszę jeden fragment, kiedy robiłam wywiady, w pewnym momencie jeden z moich rozmówców mówił mi o zakręciu uczynieniu uchopków. Nie chciałbym z początku tego mówić, tak po prostu powiedział, że to jednak mówi się w wieku starszym, gdzieś pokazało bardzo swój przedmiot, który jeśli dam, to ja już nie będę mieć. Natomiast z racji tego, że nie był do końca przekonany do tego, jak to przekazywać, stwierdziłam, że zostawię to po prostu. Nie będzie ten wywiad w taki sposób, gdzieś tam rozpowszechniany przeze mnie. I po jakimś czasie się dowiedziałam, że on właściwie zacytował mi słowa Kozłowe, które były już w filmie Czarne Maryi Uroki. Nie były to identyczne słowa, ale gdzieś to istniało. Natomiast słowo lasowiak dla moich rozmówców było całkowicie obce. Chciałabym powiedzieć, na jakim
się, pisząc swoją pracę, w jaki sposób traktuje przeszłość, w jaki sposób traktuje historię, materiały, z których korzystam. I tutaj też chciałabym zacząć od Ashforta i od tego jego podziału, że historia, czyli to wszystko, co miało miejsce w przeszłości, jest wybierane, wydobywane, dokumentowane. Natomiast nigdy nie będzie to całość. Tak jak mówimy o dokumentach historycznych, a później docieramy do historii mówionej, do pamięci indywidualnej, do pamięci zbiorowej, narracje, które się tworzą, też zwracają uwagę na różne aspekty. Wytwarzane są też z perspektywy badacza, z perspektywy jego wiedzy, jego doświadczenia i jego przemyśleń. Ja właśnie mówił, że materiały historyczne są dokumentowaniem wybranych fragmentów historii, nawet przechodzi później do dziedzictwa jako właśnie takiego współczesnego produktu wytworzonego z tych materiałów. Posługuje się czasami właśnie tą teorią asamblażu. Może tutaj zacytuję sobie Sharon McDonald, że przyglądamy się w ten sposób konkretnym miejscom dziedzictwa kulturowego, a nie dziedzictwa jako kategorii ogólnej. Uwaga koncentruje się na złożonym i konkretnym zbiorze różnych przedmiotów oraz na nieprzewidywalnych, chociaż nieprzypadkowych czy pozbawionych jakiegokolwiek wzorca, efektach. Pozwoliłam sobie dodać taki malutki obrazek, dosyć popularny, jak właśnie tutaj społeczeństwo wymienne wynosi telewizory i krzyczy, że jego antropolodzy. Chciałabym przytoczyć słowa Zbigniewa Rivery, który mówił o strukturalnej antropologii, o tym, że idea kultury urzeczowia życie społeczne przedstawia je jako statyczne, homogeniczne, ciągłe, systemowe, holistyczne, podczas gdy w rzeczywistości antropolog winien śledzić to, co jest konfliktem, sprzecznością, różnicą i rozproszeniem, zmiennością, odrzucić etnograficzny czas, teraźniejsze terminy, które wytwarzają podobieństwa, ciągłość, wykluczają czas, zdarzenie, historię itd. Także troszkę mniej więcej wychodzę poza te struktury i staram się pokazać właśnie tą niejednorodną, płynną rzeczywistość współczesną. Kategoria postindustrializmu. Przede wszystkim myślę, że w większości materiałów grupowych mówimy o postindustrializmie w kontekście architektury. Czyli powstaje dużo współczesnych tekstów na temat nowego zastosowania, na przykład właśnie opuszczonych budynków, starych fabryk, niszczających przestrzeni poprzemysłowe. Natomiast pojawia się też taka teoria społeczeństwa postprzemysłowego, społeczeństwa postindustrialnego. I tutaj chodzi o takie wychodzenie z fabrycznej produkcji jako takiej może nawet właśnie wyłącznego sposobu też kreowania tożsamości przemysłowej. Zresztą te materiały etnograficzne, o których mówiliśmy, które powstały w latach 60., 70. i jednym z takich głównych celów było wyłapanie, wychwycenie elementów kultury ludowej w industrialnym świecie, który właśnie pewne rzeczy wypiera, niszczy i sprawia, że po prostu pewne zmiany będą nieodwracalne. Tutaj mówimy o kolejnym etapie, czyli od zatrudnienia w przemyśle do zatrudnienia w sektorze usług, gdzie już tutaj ten nacisk nie jest położony na produkowanie przedmiotów, tylko na usługi, na pracę właśnie intelektualną, biurową. Od produkcji masowej do produkcji indywidualnej, od społeczności lokalnych do kultury masowej. I tutaj właśnie od wspólnego zamieszkiwania do wspólnych zainteresowań. Ponieważ my jako odbiorcy już nie skupiamy się do końca w tych miejscach, przestrzeniach, fabryk produkcyjnych, które są obok nas. Nawet jeśli współpracujemy w różnych firmach, często współpracujemy zdalnie, współpracujemy z różnymi ośrodkami i to tworzenie się społeczności, nawet w obrębie danego zatrudnienia, jest bardziej rozproszone przestrzenie, a bardziej skupia się na wspólnych zainteresowaniach, na wspólnym
tworzenie pewnej usługi, pewnego produktu niż na wspólnym miejscu, w sensie tej takiej przestrzeni lokalnej. Może tutaj tak odrobina właśnie tego, jak rozumiem tożsamość. I tutaj zespołem dostarczać tożsamość i mówił, że taka początki słowa w ogóle tożsamość sięgają tożsamości człowieka w sensie takim bardzo fizycznym, czyli czy człowiek fizycznie zgadza się z tożsamością, jest tożsamy z tym, w jaki sposób został zidentyfikowany, w jaki sposób, jak widnieje to na jego dokumentach. Przechodzimy później do słowa tożsamość, które oznacza właściwości charakterystyczne. Tutaj właśnie było o takiej dzielnicy, która jednej z dzielnic Rzymu, która nie utraciła swojej tożsamości, najmocniej zachowała swoją tożsamość. I tu dopisał właśnie, że to nie oznacza wyłącznie właściwości charakterystycznej dla tej części miasta, ale oznacza również przywiązanie mieszkańców do sposobu, w jaki zamieszkują to miasto, ich lokalne zwyczaje czy pejzaż. Przechodzę jeszcze do kolejnego terminu, czyli tego rozumienia właśnie dziedzictwa. Dopowiem tylko kilka słów właśnie może cytując też Krzysztofa Kowalskiego do lat 70. XX wieku. Pogłębiała się powoli dyskusja na temat właśnie grup ekspertów, ponieważ termin dziedzictwo początkowo przede wszystkim skupiał się na zabytku, czyli takim miejscu o długiej historii, uznanym za właśnie cenne dla całej cywilizacji. Natomiast stopniowo skracał się czas, który przyznajemy przedmiotowi czy elementowi dziedzictwa. Zmieniła się grupa, która wybiera, co może być dziedzictwem, co chcemy uznać za dziedzictwo. I ostatecznie gdzieś tam powstają terminy, które mówią o tym, że tworzenie dziedzictwa wpisane jest w wybór dostępnych elementów przeszłości, aktywne wdrażanie go w teraźniejszości w celu budowania przyszłości. I tutaj za Kingą Czerwińską cytuję, że opisane jest jako medium międzypokoleniowej komunikacji. Jeszcze chwilkę powiem o tym, jak rozumiem, skoro mówię o dziedzictwie lasowiackim, gdzie mniej więcej to dziedzictwo osadzam. I tutaj tak mówię o tekstach etnograficznych w takim dosyć szerokim kontekście, ponieważ tutaj mówimy, no, tak, jeśli powiemy, że faktycznie mówimy o księdza Wichny, czyli od lat 50. XIX wieku. Dlaczego napisałam amatorskie? Dlatego, że nie zawsze te teksty etnograficzne dostępne były wpisane w dyskurs akademicki. Pojawiały się nie tylko zresztą tutaj, ale i w innych, innych obszarach takie słowa krytyczne, że autorzy tekstów etnograficznych czasami coś sobie dopisują albo nadinterpretują pewne obszary, albo po prostu byli za krótko na danym terenie, żeby aż po prostu powstał taki obszerny tekst. Mamy tutaj teksty akademickie, ale nie tylko etnograficzne, ponieważ faktycznie też te teksty o lasowiakach były w materiałach geograficznych, archeologicznych. Też przeglądając współcześnie prace dyplomowe na temat ogólnie lasowiaków, też pojawiły się na przykład prace na wydziale biologii o roślinach obrzędowości ludowej lasowiackiej. 5 minut. Dobra, idziemy dalej. Może ja tylko wspomnę o depozytariuszach, ponieważ tutaj mam na myśli osoby, które w jakiś sposób właśnie zostały docenione, czy Nagrodą Kolberga, czy uczestnictwem w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, czy w jakichś materiałach filmowych, które są takimi osobami symbolicznymi, gdzie faktycznie ich dorobek i ich spojrzenie na lasowiaków jest przekazywane i faktycznie jest znaczące, gdzie czasami nawet nazwisko tej osoby jest bardziej kojarzone właśnie z dziedzictwem lasowiaków,
azjatyckim niż to, że materiał jest zdobyty w danej, przestrzeni. Tak, chciałam zapytać, ile lat ma, dziedzictwo, ponieważ tak mówiąc o dziedzictwie postindustrialnym, myślę o właśnie tutaj przedstawionej szopce, która powstała jakieś 30 lat temu i pokazywała dawne zawody, pokazywała takie malutkie elementy strojowa sowieckiego. Myślę o zespołach obrzędowych, które albo zespołach pieśni i tańca, które w jakiś sposób, które na przykład powstały kilkadziesiąt lat temu. Czy już mogę powiedzieć, że skoro jestem dziedzicem tego miejsca, czy mogę powiedzieć, że to jest moje dziedzictwo, moje głos przemysłowe, zbiór elementów, które chciałabym, nie wiem, przejąć, chronić, kontynuować, albo w jakiś sposób przedstawiać to jako własne. Dobrze, to ja w takim razie tutaj tylko zadam pytanie, ponieważ jest taki cytat z właśnie otwarcia Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Sierpem, brzmałem, cytami, wróciłem z gliniaków, jak masło jadłem, bo najlepiej wytrzymywało kapustę ziemniaczaną, jadłem. Więc co, nie lasowiakiem jestem. To jest taki właśnie fragment wywiadu, który też właśnie sprawia, że zadaję to pytanie, czy kultura lasowiecka zamyka się wyłącznie w przestrzeni kultury rozumianej jako kultura ludowa, kultura wsi. Myślę, że jest to dosyć powszechne uznanie, natomiast z racji tego, że jest to że dziedzictwo lasowiackie gdzieś tam wykracza coraz bardziej poza te terminy, bardziej właśnie przekonujące także jest mówienie o dziedzictwie lasowiackim niż o kulturze lasowiackiej. Co do produkowania, właśnie mówię tutaj o takim procesie wyprodukowania pewnych elementów. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że niektóre utwory pokazują, jaka była, to też jest ważny temat, kultura lasowiaków. Natomiast wartość innych polega na tym, że w tej zmieszanej postindustrialnej rzeczywistości że taka kultura była, że o tym możemy mówić, że jest taki temat jak lasowiacy, bo nie jest to do końca takie jasne i tak oczywiste. Ja tylko powiem kilka słów na temat właśnie też bardzo podobnych wydatków dotyczących tożsamości lasowiackiej i może podzielę to na takie trzy części. Moją metodą nie było też weryfikacja tego, ile ktoś przeczytał i jak bardzo jest zaznajomiony z tematem lasowiaków. Tutaj mamy po pierwsze, właśnie pierwszy cytat, takie negatywne, obraźliwe traktowanie właśnie tego słowa lasowiacy. Tutaj te dwa kolejne to są takie właśnie kontrastujące ze sobą, ponieważ jedna osoba mówi, że pochodzi z terenów lasowiackich i właściwie mogłaby się tak nazwać, natomiast nie czuje tego i nie chce, po prostu tylko inspiruje się motywami estetycznymi. Dwa kolejne mówią o czymś odwrotnym, nie pochodzę stąd, nie jestem stąd, nie wpisuje się terytorialnie w teren lasowiaczki, ale sercem jestem lasowiaczką. Wiem, bo tutaj mamy takie, że nawet barok potrafi dobrze operować więcej niż nie do rodowicy lasowej. Czyli tu żyjemy, tu czujemy się i wydaje mi się, że mamy prawo. I kolejny cytat dotyczący tego, że poczucie przynależności, poczucie tożsamości daje nam pewne, narzuca pewne obowiązki. Czyli nie czuję się, dlatego że szanuję wszystkie tradycje, ale sama ich nie poniosę. Nawet gdy są takie rytuały, to już nie jest moje, lubię pooglądać, poobserwować, ale ja już tworzę inny rytuał. I teraz tak, tak konkludując, po prostu myślę o tym czasami, że lasowiek jako termin po prostu powoli zmienia swoje znaczenie, wchodzi w inne symbole i inne niż dotychczasowe przestrzenie i elementy kulturowe. Często mówimy właśnie o tej zerwanej ciągłości historycznej, czyli o tym, że nie kontynuujemy, tylko dopiero jesteśmy na początku tego procesu poznawania, odkrywania i takiej własnej
własnej indywidualnej relacji z dziedzictwem lasowiackim. I przy okazji właśnie to, że ktoś nie jest na początku zaznajomiony, nie oznacza, że nie ma takiej możliwości i nie może jeszcze sięgać do kolejnych elementów, po prostu uczestnicząc dalej w tym odkrywaniu. Dziękuję.